Jakie pilne wieści o królu Karolu i księżnej Kate nadeszły tuż przed Wielkanocą? Co przekazał informator z kręgu Windsorów? Jako komentarz powiem, że Karol III robi wszystko, by pomimo choroby utrzymać w ryzach rodzinę królewską. Monarcha nie zrezygnował z pełnienia części swoich obowiązków i rozumie doskonale, jak ważne jest dla opinii publicznej, by od czasu do czasu mogła go wciąż zobaczyć. Dlatego też podjął niełatwą decyzję o udziale w publicznym świętowaniu Wielkanocy. Wiemy, kogo tam z kolei nie będzie. Choroba nowotworowa Kate Middleton sprawiła, że o brytyjskich rojalsach znów mówi się na całym świecie. Trudno się zresztą temu dziwić, bo w ciągu zaledwie kilku tygodni prawdę o walce z rakiem wyznała przed światem dwójka kluczowych członków rodziny królewskiej. Najpierw padło na Karola, a teraz również na księżną Kate. Ojca i żonę księcia Williama dzieli natomiast jeden bardzo istotny szczegół. Gdy ona postanowiła zaszyć się przed światem i w spokoju kontynuować leczenie, król cały czas pojawia się publicznie i kontynuuje wykonywanie swoich obowiązków. Karol III nie odpuści ważnego święta. To już pewne. 75-letni monarcha od czasu do czasu musi oczywiście odpocząć i przekazać pałeczkę innym Windsorom. Dzieje się tak przeważnie w środku tygodnia, ponieważ Karol co piątek udaje się do Londynu na terapię związaną z nowotworem. W takich przypadkach do tej pory przeważnie zastępowali go królowa Camilla, księżniczka Anna lub książę William. Tego ostatniego w najbliższych tygodniach nie będziemy jednak widywać zbyt często. Następcy tronu zależy bowiem na skupieniu pełni swojej uwagi na żonie i dzieciach. Już od zeszłego piątku wiadomo, że Kate i William opuszczą tereny leżące przy zamku Windsor na święta i udadzą się w spokojniejsze okolice Sandringham w Norfolk. Jeszcze kilkanaście dni temu brytyjskie media spekulowały, że Middleton może się pokazać w niedzielę Wielkanocną publicznie, ale dziś taki scenariusz nie wchodzi w grę. Inaczej niż w przypadku Karola III. Król Karol pokaże się publicznie w Wielkanoc. Jak podaje portal People, król Karol oficjalnie weźmie udział w świątecznym nabożeństwie w kaplicy znajdującej się na terenie zamku. Wydarzenie to jest ścisłą tradycją, więc brak najważniejszych rojalsów zostałby odebrany jako wyraz pewnej słabości brytyjskiej monarchii w obliczu kryzysu. Co ważne, królowa Camilla będzie w razie czego wspierać męża w niedzielę świąteczną. Spodziewana jest też obecność innych, mniej ważnych rojalsów. Samo świętowanie ma być natomiast w tym roku skromniejsze, tak by ograniczyć liczbę osób, z którymi wejdzie w kontakt wciąż osłabiony monarcha. Nawet ten fakt nie zmniejsza jednak optymizmu osób będących w kontakcie z royalsami. Leczenie Karola III idzie dobrze. Zachowuje pozytywne myślenie, lekarze też są optymistycznie nastawieni. Pewność siebie wszystkich wzrosła, przekazał portalowi informator z kręgu Windsorów. Dodał, że dzisiaj Kate straciła przytomność z niewiadomego powodu. Dziękuję, że jesteś. Subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.